dobry albo i dobry wieczór, kochani, witajcie wy. Co dzisiaj co dzień? Sobota. Sobota. Ja wróciłam dopiero z pracy. Jestem tak zmęczona, słuchajcie. Zmieniłam sobie sweterek, zaraz ubiorę sobie dresy. I zjem coś, zjem spaghetti, które wczoraj przygotowałam częściowo. Jasiu, ale Jasiu, ty ten makaron wyjąłeś z tego garnka? Nie. A, matko święta. Więc on tam jest w tej wodzie? Nie, tam jest tylko trochę wody, bo ja oglałam. A, no to dobrze. Dobrze, idź sprzątaj w pokoju. No, bo ja nie wiedziałam, jak to zrobić, nie? Mm-hmm. I ja najpierw dałam na kawę, nie makałam, potem sos. Aha. Bo ja nie wiedziałam, jak to zrobić. A to ci nie wyleciało głową? Nie. I wtedy ty to przełożyłeś na talerz? No mi chodzi, że... Przecież patelnia była pełna sosu. To jak ty jeszcze dodałeś tam makaron? No, mi chodzi, że ja najpierw dałam makaron na talerz. No ja. No, a później na to sos. No tak, ja kazałam ci zrobić. No tak. No ja. Jasiu. Ojejku, Jasiu dzisiaj ugotował makaron sam pierwszy raz, więc brawo dla niego. No, ja sobie zaraz zjem. Poukładam pranie, bo tutaj sterta prania czeka. I słuchajcie, nie wiem, jak chciałam upiec sernik na jutro. Ale może sobie pół godzinki odpocznę. Tylko jak ja sobie tak zasiądę, to ja się boję. Ja w ogóle miałam dzisiaj takie ambitne plany. Taki filmik chciałam nagrywać. I w ogóle, i Boże. Ale jestem tak zmęczona. A dzisiaj nie? No. Jeden youtuber nagrywał. No chodź tu, powiedz. Live'a z Brawl Stars, nie? No. I byłem na live'ie. Ty byłeś na live'ie? I co tam robiłeś? No, my tam, bo on... Tu ci jakiś syf wyskoczył. Ty już syfy dostajesz. Bo on wbijał złotą rangę na Spike'u pierwszą. I ty wszedłeś na live'a i komentowałeś? Nie. A co? Nie, że ja z nim grałam. A, oho. Ty jesteś cały spocony, weź zdejmij tą bluzę, bo to trochę jest ciepło ci. A gdzie Franek teraz poszedł z tą ręką? Franek sobie zrobił krzywdę, bo oni się bawili zabawkami, bo ja na nich dzisiaj nakrzyczałam, że nie mają non-stop YouTube'a oglądać, tylko się bawić trochę. No to się bawili zabawkami. Jezu, a mnie dalej jeszcze gardło boli, słuchajcie. Ja muszę antygrypinę zrobić, bo ja ostatnio nie zrobiłam antygrypiny i my chyba już 2 tygodnie nie pijemy. Tak mi się wydaje. A nie 3? Nie, 2. I muszę zrobić dzisiaj antygrypinę i sernik. I to jest mój plan. I tutaj wam powiem, że to zrobię i to zrobię. Co, kasztany? No ja. One były w takim pudełku, a teraz one są w woreczku. A nie, ja pamiętam, bo Franek robił kamienie z nich. Dobrze, Jaśku, idź sprzątaj. Ja się przebieram. Ja będę robić to ciasto. Muszę zjeść sobie, a wieczorem sobie coś obejrzę. Więc tak wyglądają moje powroty po 12 godzinach, słuchajcie. Jest 20. Ja jeszcze byłam w sklepie po bułki i kupiłam chipsy sobie na wieczór, bo będę sobie coś oglądać. Wypiję sobie lampkę wina i pójdę spać, bo o 5 wstaję, więc tak. Czemu? No do pracy jutro znowu. No. Tak. Life is brutal and full of zasadzkas. Nic z tym nie zrobisz. Tak. A mogę już próbować? Możesz. Ale co, ja mam ci też zrobić? No. Aha, dobrze. Dobra, słuchajcie, zjadłam to spaghetti standardowo. A nie, nie będę nastawiać teraz zmywarki, bo jeszcze chcę ciasto zrobić. Właśnie, to ja muszę umyć piekarnik, bo tu muszę umyć, bo tutaj brzydko jest. Ale co ty robisz? Jasiu, idźcie się już umyć, dobra? I Franek też. Umyję gazówkę. Oczywiście znowu, wiecie, pozalewana od gotowania. Przecież to jest norma.
Chyba czystą gazówkę ma w domu ten, co nic nie robi, nic nie gotuje, tak myślę. Ja ją umyję. Jutro chłopaki jeszcze mają na obiad spaghetti, więc spoko, sobie odgrzeją. I co? Umyję gazówkę, słuchajcie, poukładam pranie i zrobię ten sernik. Wtedy, która to będzie godzina, kurczę. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Dobra, kochani, ja posprzątałam, umyłam podłogi, umyłam w korytarzu, w łazience. Jezu, ja sobie otworzyłam wino. O, i pranie się skończyło prać. Otworzyłam sobie troszkę wina, wypiłam i włożyłam to do zamrażarki, żeby się schłodziło. No, i jest już 12 tak naprawdę. Więc nie zrobię tego ciasta dzisiaj. Teraz sobie troszeczkę wypiję. Te kapturki są genialne. Z Biedronki, które kupiłam na wino. No, myślę, że są nawet lepsze niż ta zatyczka taka. Boże, to się zmroziło prawie. Zobaczę sobie, co tam piszczy na YouTubie jeszcze. I lecę spać, słuchajcie. No i tak wyglądają moje dni, jak wracam z dniówek. Ojku. Patrzcie, już jest niedziela, już jest północ. Ja za 5 godzin wstaję. Więc tak, Franuś jeszcze w ogóle nie śpi, bo on dzisiaj bardzo długo spał, ja się umówił. On wczorajszy chyba wieczór odsypiał. Ja wziąłam prysznic, poukładałam to pranie. Jasiu mi posegregował, ja to poukładałam. Mam koszulę na jutro przygotowaną. Muszę sobie rano wyprasować tylko i tyle. I słuchajcie, tak to jest, tak to zlatuje. Ładnie? Co? Brzydko. No trudno. Dzień dobry, kochani, w poniedziałek. Ciasto wygląda tak. Dzień dobry, kochani, witajcie w poniedziałek. Z wami się witałam, pokazałam wam to ciasto.
przyjadę, to zrobię jeszcze polewę, ale wyszło super, więc się cieszę. Zajęło mi to, kurczę, no, dobrą godzinkę, żeby przygotować. Myślę, że tak, no bo kruche ciasto. Ale no, wyszło fajnie, urosło. Bez żadnych dodatków, bez żadnych, wiecie, tych serniksów i innych. Ogólnie to kiedyś właśnie dodawałam ten serniks do sernika i to też fajnie wyrastało, no ale dzisiaj bez niczego mi wyrosło, więc jestem z siebie dumna. Jadę, słuchajcie, po bułki i po chleb i jadę wyciągnąć pieniądze, bo za chwilę przyjedzie do mnie kominiarz, a no nie mam gotówki, więc od razu wyciągnę sobie pieniądze. Ojku. Dobra, kochani, ja robię właśnie obiad. Będą dzisiaj i na jutro w sumie zrobiłam taką dużą ilość, bo nie chce mi się. Jutro też idę do pracy na nockę i słuchajcie, stwierdziłam, że zrobię tak więcej. Na dwa dni będzie tego obiadu. W ogóle ta przyprawa mi się do rąk przykleiła. Muszę ją ściągnąć. Jezus, jak teraz ten telefon. Kupiłam coś takiego, słuchajcie, taką przyprawę z papryką i do kurczaka z papryką i ziołami i zobaczymy. No to jest pewnie jakiś miks przypraw. Jeszcze do tego dodam trochę oliwy, żeby to nie wyschło. Zaraz jeszcze zrobię polewę na to ciasto. Tu już kawałek ukroiłam, bo chciałam sprawdzić, czy jest ok. Ale zaraz jeszcze zrobię polewę cytrynową, taki lukier cytrynowy. Bo znalazłam przepis, linka do ciasta wam wrzucę pod spodem. Ja zawsze biorę przepisy z kwestii smaku. A kurczaka polewam oliwą, żeby nie był suchy. Najwyżej później jeszcze dodam wody do niego. Robię lukę, w sumie zrobiłam już trochę. Z jednej połówki cytryny, słuchajcie. Ale jeszcze trochę chcę dorobić, bo chcę tutaj te brzegi tak posmarować ładnie. Żeby to ciasto było z góry takie wilgotne lekko. Więc tak, tutaj drugą połówkę cytryny wycisnęłam i będę dodawać sobie cukier, pudę po troszku. No i z tego zrobię lukier. Taki kwaskowaty. Więc lukier nie zawsze musi być królewski z białkiem. Może być właśnie też z cytryną. I czekam na tego kominiarza, kurde, już bym poszła pod prysznic, już bym się chciała ogarniać, bo jadę po te płytki dzisiaj. A chcę sobie zrobić makijaż, wiecie, jakoś tak jak człowiek wyglądać. No i tak czekam za tym kominiarzem i czekam. Napisał mi, że będzie za pół godzinki, no tak będę musiała wszystko na styk robić. Słuchajcie, wczoraj, nie, przedwczoraj miałam gazówkę, a wczoraj chłopaki robili sobie makaron do spaghetti. No i niestety gazówka jest znowu do mycia i tak to wygląda u nas w tym naszym żyćku. Gdzieś mam pędzel, ale nie chce mi się go szukać. Tak poleję.
Kurczę, jeszcze mam jakiś problem z laptopem, słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje. Nie mogę się zalogować do swojego pulpitu w ogóle. No i dobra, kochani, ja już jadę. Ogarnęłam się trochę. Zrobiłam sobie lekki makijaż. Jadę po te płytki. Muszę jeszcze wjechać po parę rzeczy do Biedronki. Chyba najpierw pójdę do Biedronki. Albo najpierw po płytki, ale jak ja już pójdę po te płytki, to już z nimi będę chciała jechać. A muszę kupić chłopakom żel do mycia i parę rzeczy jeszcze, więc pójdę do Biedronki, do Rossmana nie idę. Bo jak pójdę do Rossmana, to źle to się skończy. Kupię pewnie jeszcze coś i jeszcze coś. No, u nas pada, słuchajcie. Franek w ogóle jest chory. Ja chciałam, żeby Franek poszedł, jak nie padało jeszcze, jak żeby Franek poszedł z Jasiem na dwór, pograć sobie trochę w piłkę, bo jest, no, ciepło. Nie padało, teraz się rozpadało. No i patrzę, tak dotykam Franka, mówię, o, coś, on jest ciepły. Zmierzyłam mu gorączkę, to miał 38,6. Więc znowu się rozchorował i nie wiem, czy ta angina mu w ogóle się nie cofnęła przypadkiem. No, zobaczymy. Ale ogólnie rozmawiałam ostatnio z lekarzem i lekarz powiedział mi, że jakby w momencie, kiedy Franek nie ma takich mocnych wskazań do tego, żeby mu wycinać ten trzeci migdał i te przerośnięte migdały, no to nie mogę, nie? I wiecie, on mi nie da skierowania do laryngologa, bo podejrzewam, że laryngolog zgodziłby się na wycięcie, a wtedy Franek by tak nie chorował. I wiecie, w przypadku Jasia tam były wskazania do wycinania, bo Jasiu no, zaczynał się dusić w nocy. On tak haczał, jak oddychał. No i w nocy ciężko było mu oddychać i naprawdę, jak już tak, wiecie, miał mocno, to tak dziwnie oddychał, że ja bałam się, że coś mu się stanie i często nie spałam w nocy, potem odsypiałam w dzień, bo no aż tak on to miał bardzo, nie? On miał tam bardzo małą szczelinę, więc mogło dojść do tego, żeby się zaczął dusić w nocy. No i tam było to wymagane. A tutaj u Franka nie ma czegoś takiego, no i kurczę, lekarz nie chce mi dać skierowania do laryngologa. Zastanawiam się, czy nie pójść prywatnie. Chociaż w tym roku Franek i tak mniej chorował. No, ale to chyba dzięki antygrypinie, a teraz antygrypiny nie brał. I lipa, więc dzisiaj jak wrócę, to zrobię antygrypinę. Zrobię obiad, ziemniaki, tam mięso już zrobione. Ziemniaki, kupię jeszcze groszek z marchewką. Mam ochotę na groszek z marchewką. Chyba, że dostanę jakąś fajną surówkę, ale chyba kupię groszek z marchewką. Lubię to do mięsa i do ziemniaków. No, więc tak. No i te płytki. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiała dwa razy po nie jechać, ale no to zobaczymy jeszcze. Bo dużo ich jest, bo kupiłam od razu na kuchnię i na korytarz, bo kuchnia ma 24 metry podłoga i korytarz 4 metry, nie? I teraz jakbym zamówiła same te 24 metry na kuchnię, to może okazać się, że później jak będę chciała domówić, to może być to inny odcień tych płytek i tak dalej, a poza tym 4 metry, no to nie jest jakoś dużo, to też nie jest finansowo bardzo wiele, więc to może u mnie leżeć i czekać do momentu, jak będę miała jakąś kasę i wtedy zrobię ten korytarz, nie? No bo ten korytarz to już bym chciała razem z werandą, ale na tej werandzie, no mówię wam, że najpierw chcę ten dach zrobić wszystko porządnie i wtedy całą werandę ocieplić i wtedy werandę trzeba będzie ściągnąć cały tynk pewnie, bo to tam wszystko jest od tej pleśni, od tej wody i tak dalej. I wtedy wszystko od nowa trzeba będzie, nie? Trzeba będzie skuć porządnie, żeby to nie wyłaziło. Więc no, dużo pracy i to będzie, no, duży koszt po prostu. Więc tak.
A teraz jeszcze mi doszedł jeszcze jeden koszt, 2000, słuchajcie, za szafkę jedną, bo sobie wymyśliłam, że chcę mieć to wąskie cargo i no trochę więcej tu wyjdzie, więc w łącznym rozrachunku to i tak pewnie dużo więcej wyjdzie niż ja myślę. To tak zawsze jest, nie? To tak zawsze jest. Jezus, jak ja mam paznokcie, ja w ogóle wam ich nie pokazuję, bo mam tak okropne paznokcie dzisiaj, że... A mi też coś cały czas jeszcze stoi. Jakby czuję, że mam taką gulę w gardle, nie wiem, takie jakieś dziwne uczucie. Rano jak się budzę, to jakbym miała taką ropę, to odchrząkam, wiecie, a później w ciągu dnia jakby czuję, że mi coś z zatok chyba zlatuje do gardła i to mnie tak irytuje, nie lubię tego. Mimo, że już gardło mnie nie boli, no to zatoki, nie? Ale no, nie bolą mnie, tylko właśnie zlatuje mi ta wydzielina po gardle i to jest takie nieprzyjemne uczucie. Ja to tak czuję. Dostałaś pakiet, jaki dostałaś. I teraz możemy mówić, że nasza dusza to wybrała, nasz duch. Możemy tak na to patrzeć, a możemy po prostu na to spojrzeć jako na fakt. Dostałam taki pakiet, jaki dostałam. I teraz albo ja mogę spędzić całe życie nawet, kłócąc się z tym pakietem, kłócąc się z tym, właśnie, jaka to rodzina, jakie w tym dysfunkcje, jakie w tym nadodpowiedzialności, jakie to beznadziejne to dzieciństwo i jaka mama powinna była być, tata powinien był być. Mogę w tym utknąć. Albo mogę to przyjąć. Okej, okay, miałam to takie. W tym było to lekkie. To trudne. A może nawet więcej było trudnego niż lekkiego. Tak też bywa. I kiedy my to przyjmiemy, wtedy tak naprawdę możemy zobaczyć, z czym ja zostałam. Okej. Okay. Czyli jakie zranienia, jakie tematy we mnie pracują aktywnie i one będą się przenosiły do moich relacji, bo takie to po prostu jest. Jak ja w takim razie jako dorosła mogę wziąć odpowiedzialność za to, żeby w wieku 40 lat, mając 40 lat, nie zwalać cały czas na rodziców i na dzieciństwo, bo to już jest nieadekwatne po prostu. Jak ja jako 30-latka, 40-latka, 20-latka, 50-latek mogę wziąć odpowiedzialność za tą swoją transformację i uzdrowienie dziś.